Oceany stanowią prawie 70% naszej planety. Jesteśmy jednak dalece od ich poznania. O niektórych planetach naszego Układu Słonecznego wiemy znacznie więcej niż o wielkich przestrzeniach wody na Ziemi. Trzeba powiedzieć, że środki techniczne, jakimi obecnie dysponujemy, nie pozwalają nam na łatwe zbadanie dna oceanu. Jednakże w ostatnich latach dowiedzieliśmy się wiele o faunie, florze i budowie geologicznej dna morskiego. Aby lepiej odnaleźć się w tym niebieskim bezmiarze, ludzie podzielili oceany na 5 dużych części: Pacyfik, Atlantyk, Arktyczny, Południowy, Indyjski. Głębokość oceanów zmienia się w zależności od terytorium i podmorskich rzeźb terenu, na które składają się grzbiety oceaniczne, wulkany, ale także równiny. Jeśli w niektórych miejscach głębokość oceanu nie przekracza 200 metrów, to w Rowie Mariańskim, położonym na Pacyfiku, otchłanie sięgają nawet 11 tysięcy metrów głębokości, 1,386 tysięcznych miliarda kilometrów sześciennych. Tyle wynosi ilość wody w oceanach. 24 miliony kilometrów sześciennych pochodzi z lodowców i wiecznych śniegów. I to wszystko, to nie licząc jezior, stawów, bagien, rzek, wilgoci w glebie czy wody w atmosferze. Woda jest jednym z najważniejszych pierwiastków na naszej planecie. Ale nasza planeta nie zawsze wyglądała tak jak dziś. Daleko jej do tego. Jeśli mówimy w skali planetarnej i postrzegamy ocean światowy jaką wielką całość, jedną całość, to należy wiedzieć, że występuje w nim od 50 do 80% gatunków naszego świata. Generuje on również dużą część usług ekosystemowych naszej planety. To znaczy, że ponad połowa funkcji ekologicznych, dotlenianie powietrza, sekwestracja węgla, recykling składników odżywczych, tworzenie biomasy, niezbędnych do życia na Ziemi, pochodzi z oceanów. Jest to niewątpliwie dobry powód, aby je chronić i bardzo dbać o ten bezcenny zasób. Ale jest to również bardzo dobry powód, aby spróbować dowiedzieć się o nim więcej, a zwłaszcza o jego historii. To właśnie zapraszam do odkrycia w tym filmie. Nasza historia i jego są ze sobą ściśle powiązane. Drogi podróżniku, witaj. Dziś wyruszamy na długą wyprawę w przeszłość, by zbadać dno morskie sprzed naszej ery. Jak mogły wyglądać zwierzęta wodne, które przemierzały wody Ziemi miliony lat przed nami? Czy macie pojęcie, jak wyglądały oceany świata w czasach prehistorycznych? Czy waszym zdaniem różniły się one aż tak bardzo od tego, co znamy lub wyobrażamy sobie dzisiaj? Aby się tego dowiedzieć, rozgośćcie się. Pamiętajcie o polubieniu filmu i zasubskrybowaniu kanału, aby nic was nie ominęło. Nasza epopeja zaczyna się już teraz. Miliardy miliardów ton wody. To prawdopodobnie dzięki temu Ziemia zyskała przydomek niebieskiej planety. Jednak nie zawsze miała ona taką obfitość wody. Jeszcze kilka miliardów lat temu była tylko skałą. Jeśli nie jesteśmy jeszcze całkowicie pewni, rocznicy narodzin oceanu to od 1999 roku, dzięki odkryciu cyrkonu, wiemy, że woda była obecna w ilości już 4,5 miliarda lat temu. Rzeczywiście, krystalizacja tego minerału koniecznie wymaga pierwiastka wody w stanie ciekłym. Jednak ten cyrkon obchodziłby swoje 4,4 miliarda świec. Oprócz swojego imponującego wieku, cyrkon ten staje się niepodważalnym dowodem na to, że woda rzeczywiście była obecna w tym okresie. Z drugiej strony, cofnięcie się nieco dalej i znalezienie niepodważalnego dowodu na to, kiedy powstał pierwszy ocean, pierwotny ocean, jest wciąż trudne do znalezienia. To
to, co spowodowało powstanie oceanu, jest również wciąż przedmiotem debaty wśród wielkich nazwisk w nauce. Są, że tak powiem, dwa zespoły, dwa obozy, dwie hipotezy, które obie są doskonale wiarygodne, dlatego debata jest do dziś otwarta. Nawet jeśli pewne elementy studiów i badań niewątpliwie rzucą światło na tę tajemnicę w najbliższej przyszłości. Pierwsza hipoteza przywołuje brutalne odgazowanie wulkaniczne i stawia tezę, że Ziemia zawierała już pewną ilość wody zakopanej w jej wnętrznościach. Woda ziemska została włączona do magmy naszych głębokich warstw ziemskich. Meteoryty, zderzając się z Ziemią, również przyniosły ten niezbędny dla życia element – wodę. Ziemia w pierwszych tysiącleciach bardzo różni się od tego, co znamy dzisiaj. Nie ma ani jej wody, ani nawet tlenu. Jest tylko skałą. Ogromna skała w środku wszechświata. Bez życia. Jest nieustannie bombardowana ze wszystkich stron. Paradoksalnie, to właśnie te kolizje i te wielokrotne uderzenia wywołały pewne wydarzenia. Na początku planetoidy, które pędzą na Ziemię i bombardują ją nieustannie, spowodują podgrzanie i stopnienie się skały. Po kilku tysiącach lat i kilku kombinacjach zdarzeń, Ziemia zacznie stygnąć na powierzchni. Nadal jest bardzo gorąca i pod wysokim ciśnieniem, ale nie jest już żarząca. Jeśli Ziemia jest prawdziwą, roztopioną skałą, jest również usiana wulkanami. Jak widzieliście, pierwotna skorupa naszej planety była wielokrotnie bombardowana przez meteoryty, co w końcu doprowadziło do konsekwencji budzących się wulkanów i bulgoczących gejzerów. Wyobraź sobie, że całe to ciśnienie i ciepło jest uwalniane jednocześnie na całej Ziemi. Para, która się uwalnia, jest wtedy kolosalna i tworzy gargantuiczne chmury. Kiedy Ziemia w końcu zaczęła się ochładzać, wszystkie parametry były tam, aby pozwolić tym chmurom zrzucić wodę. Potop wody, dzień i noc. Noc i dzień. Przez kilka milionów lat na Ziemię spadają ulewne deszcze. Pojawiają się w końcu oceany, jeziora, rzeki. Planeta odkrywa nowe oblicze. Ale dla niektórych naukowców i geochemików ta teoria nie trzyma się kupy, przynajmniej nie we wszystkich punktach, i chcą to udowodnić na Księżycu. Tak, możecie tego nie wiedzieć, ale według naukowców nasz satelita to tak naprawdę mały fragment naszej planety. Uderzenie protoplanety, znane jako Theia, w protoziemię stworzyło pierścień guzu, który ostatecznie zebrał się w jednego naturalnego satelitę. Księżyc. Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, oznacza to również, że gdyby woda była naturalnie obecna na Ziemi, musiałaby wyparować i zostać włączona do chmury gruzu, która uformowała Księżyc. Mimo upływu lat znaleźlibyśmy obecność tej wody na Księżycu. Tak jednak nie jest. Jest to tylko sucha skała, bez jakiejkolwiek kropli wody, ani na powierzchni, ani w skale, w jakiejkolwiek formie. Jeśli hipoteza ta zostanie zweryfikowana przez badania astronomiczne i fizyczne, oznaczałoby to, że woda nie wytrysnęła tylko z głębi, ale została przyniesiona głównie przez niebo dzięki meteorytom, kometom i asteroidom podczas wydarzenia znanego jako Wielkie Późne Bombardowanie. Większość z nich zawiera lód, co najmniej 10%, co tłumaczyłoby pojawienie się wody na Ziemi. Wspólnym mianownikiem tych dwóch hipotez pozostaje rola erupcji wulkanicznych i gejzerów na powstawanie chmur. Zderzenie i ciśnienie wewnątrz skały są takie, że planeta pozostawi pęknięcia, aby ewakuować wewnętrzne ciepło, które zmagazynowała. Erupcje wulkaniczne i gejzery rozpoczynają wówczas swój balet.
Z kolei one same wystrzeliwują się w to masywne, bulgoczące musowanie. Chmury guzu i pary wodnej wychodzą z ziemi, wszędzie. Planeta wydaje się być gotowa do implozji. Woda, dzięki jej spływowi, wymywa skały i ładuje się solą. Oceany potrzebowały około 150 milionów lat, aby się uformować. Były wtedy mocno obciążone żelazem i dominował w nich kolor zielony. Woda występuje w obfitości i pozwala na schłodzenie planety, a zwłaszcza lawy. Skały granitowe unoszą się na płaszczu Ziemi, co doprowadzi do tektoniki płyt i dryfu kontynentów. Kiedy mówimy, że woda jest niezbędna do życia, nie mamy na myśli tego, że tak dobrze. Leży ona u podstaw wielu innych zjawisk, w tym tektoniki płyt. Około 541 milionów lat temu rozmieszczenie lądów i mórz było zupełnie inne niż to, które znamy. Wszystko to miało miejsce na długo przed powstaniem Pangei. W tym czasie Kambru, w pierwszej fazie Paleozoiku, Ocean Lapetus oddziela Amerykę Północną od Ameryki Południowej i Afryki, która została zespolona. Całość nazwana Gondwaną. Ocean Raids oddziela wybrzeże Afryki od kontynentu bałtyckiego. Inne oceany, takie jak Pantarassa i Palaotetys, obejmują bardzo duży obszar, który oddziela północne Chiny od Syberii. W ciągu milionów lat kontynenty rozsuwały się, oceany rozszerzały się i otwierały na innych. Lądy odrywały się i powstawały mikrokontynenty. Tak było w Devonie w Avalonii, która obejmuje Kanadę, Anglię, Walię, Francję i Danię. W Karbonie północne Chiny skurczyły się i odizolowały od innych kontynentów i mikrokontynentów. W Permie nowe ruchy zaczęły zbliżać się do siebie, tworząc Pangeę. W Triasie zostaje przecięty ocean Tetydy. Rozpoczyna on otwarcie, które poprzez dyslokację Pangei doprowadzi do powstania Oceanu Atlantyckiego. Subdukcję płyt, kiedy jedna płyta wsuwa się pod drugą, oraz oregonezy. Te ruchy płyt, które prowadzą do powstawania gór, nadal kształtują planetę i nadają jej nowe oblicze w czasie. Aktywność grzbietów oceanicznych utrzymuje wysoki poziom mórz. Płytkie morza pokrywają niektóre kontynenty. Inne zjawiska powodują wypływy bazaltu. Kontynenty odrywają się jeden po drugim. Ląd i woda wydają się być w wiecznym ruchu. Każdy z tych ruchów doprowadzi kontynenty do nieco większego dryfu, tworząc świat, jaki znamy dzisiaj. Eon paleozoiczny, a zwłaszcza pierwszy jego okres, Kambr, wyznacza prawdziwy punkt zwrotny dla życia na Ziemi. Do tego czasu organizmy jednokomórkowe były jedynymi, które zasiedlały naszą planetę. Żaden z nich nie posiada konkretnej komórki, która pozwoliłaby na przykład na wytworzenie narządów wewnętrznych. Są to istoty pierwotniakowe o miękkim ciele. Żywią się poprzez błonę komórkową, która jest ich własnym ciałem. W Kambrze nastąpiła niezwykła i bezprecedensowa zmiana narodziny organizmów wielokomórkowych. Oprócz pojawienia się nowych żywych istot, Kambr jest również synonimem eksplozji życia, które rozmnożyło się w tym okresie. Podsumowując, to co powinieneś pamiętać o erze kambryjskiej to fakt, że życie tętni i różnicuje się na całym świecie. Zwierzęta to nadal w dużej mierze organizmy o miękkich ciałach, ale ich zróżnicowane komórki pozwalają im przystosować się do środowiska i ewoluować. Pojawiają się konkretne narządy wewnętrzne i zewnętrzne, oczy, nogi, czułki, układ gębowy, układ pokarmowy, układ nerwowy. Powstaje też łańcuch pokarmowy, co sprzyja rozwojowi życia w oceanie. Wierzli, era kambryjska
jak rozumiecie. Sprawia, że nasza planeta obiera nowy kierunek. W Kamrze rozpoczyna się era pierwotna, ale także, a nawet przede wszystkim, eksplozja życia podwodnego. Organizmy rozwijają się, rozmnażają, ewoluują i przystosowują do swojego środowiska i do nowego sposobu życia. Niektóre z nich będą wyposażone w szkielet, inne w muszle lub pancerze. Dla tych zwierząt jest to nowy sposób podejścia do środowiska i walki o przetrwanie. Ale dla nas, ludzi, oznacza to również, że ślady ich życia na Ziemi będziemy mogli znaleźć znacznie później. Wcześniej tak nie było, dlatego wciąż tak trudno jest określić zasięg życia podwodnego w prekambrze. Ale 540 milionów lat temu pod wodą rozwinęła się nowa forma życia. W końcu mogą one pozostawić odciski muszli lub ślady swoich szkieletów, elementy, które z czasem skamieniano i staną się pierwszymi świadkami podwodnej historii. Aby odkryć tę historię i poznać pierwsze żywe organizmy kambryjskie, zabiorę Was do Kanady. Tam licząca 525 milionów lat skała zaoferowała swoje najpiękniejsze, prehistoryczne skarby. Kiedy mówimy o prehistorycznych zwierzęciach, łatwiej przywołujemy jurę, kino pomocnicze czy kredę. Jednak wiele innych zwierząt, równie fantastycznych i ważnych, naznaczyło historię Ziemi. Przenieśmy się teraz do Kanady. Jesteśmy w górach skalistych, w Parku Narodowym Yoho, na zachodnim zboczu góry Stephen w Kanadzie. To właśnie tutaj, w 1999 roku, Charles Doolittle Walcott, brytyjski paleontolog, dokonał absolutnie niesamowitego odkrycia. Znajdowało się tu tak duże skupisko skamieniałych zwierząt morskich, że nadano mu nazwę Rynna Morza Burgessa. Ważna jest ilość, w sumie prawie 65 tysięcy skamieniałych okazów, należących do 120 różnych gatunków. Ale równie spektakularna jest też jakość. Większość skamieniałości jest nieco uszkodzona. Rzadko zdarza się, że cały szkielet jest doskonale zachowany. Czas zrobił swoje, a zmiany geologiczne i klimatyczne nieuchronnie wpłynęły na pozostałości z przeszłości. Jednak w przypadku fauny z Burgess, czas jakby stanął w miejscu. Odciski stóp są niezwykłe, ponieważ widać również miękkie części danego zwierzęcia, co jest bardzo rzadkie. Zjawisko to tłumaczy się powolnym rozkładem zwierząt. Łupki, w których znaleziono skamieniałości, nie powstawały stopniowo, ale poprzez serię brutalnych i intensywnych lawin błotnych. Miękkie części były odizolowane od tlenu w wodzie, co spowolniło rozkład ciał. Szybkie zakopanie i powolny rozkład to zwycięskie kombo do zachowania skamieniałości przez miliony lat. Teraz, gdy już dowiedziałeś się o tych wczesnych skamieniałościach, wybierzmy się na wycieczkę po uliczce pamięci. Czy jesteś gotowy, by udać się do Kambru? Na geologicznej skali czasu mamy teraz od 541 do 485 milionów lat. Jak widać, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Średnia temperatura na kuli ziemskiej wynosi 25 stopni Celsjusza. Jeśli taki klimat wydaje się łagodny, życie na Ziemi nie istnieje. Spójrzcie na kontynenty. Wszystko to skała, pustka i samotność, jak okiem sięgnąć. Można to łatwo wytłumaczyć. W tym czasie, w naszej historii, warstwa ozonowa jest tak cienka, że nie chroni planety przed promieniami ultrafioletowymi Słońca, które mogłyby się pojawić na powierzchni, zginęłaby. Ofiara naszej gwiazdy słonecznej. Wody są stosunkowo ciepłe. Mimo dość trudnych warunków wciąż pozwalają na rozmnażanie się życia. Na kontynencie jest to jeszcze niemożliwe, ale ocean jest pełen morskich okazów wszystkiego rodzaju. Do oceanu dotarły pierwsze zwierzęta kopalne, czyli zdolne do pozostawiania śladów kopalnych. Kto by pomyślał,
że wynalezienie muszli i pancerza będzie tak znaczące. Królują bezkręgowce, które zasiedlają większość ciepłych i płytkich mórz. Jak widać, rozwijają się pierwsze zielone glony. Są to glony jednokomórkowe lub wielokomórkowe. Były one ograniczone do brzegów i linii brzegowych, gdzie tworzyły krótki dywan, jak nasze współczesne mszywioły. Glony te służą jako baza pokarmowa dla wielu gatunków. Natura utworzyła pierwsze łańcuchy pokarmowe z konsumentami pierwotnymi, wegetarianami i wtórnymi, mięsożercami i drapieżnikami. Zanurzmy się w ciepłych wodach Kambru, aby odkryć te morskie dna. Możesz zobaczyć robaki, gąbki, mięczaki i szkarłupnie. Te główne grupy klasyfikacji zwierząt są obecne do dziś, ale są grupy, które nie przetrwały i skończyły się zniknięciem. To właśnie z nimi zapoznamy się w pierwszej kolejności. Zacznijmy od trylobitów. Trylobity zawdzięczają swoją nazwę kształtowi swojego ciała. Składają się z płata środkowego i dwóch płatów bocznych. Żyją w pobliżu dna morskiego. W tych funduszach niełatwo je dostrzec. Później, poniżej, prezentuje mały okaz, 5 cm mniej więcej. Jest to Hotekops fernandini. Niektórzy członkowie grupy trylobitów są znacznie mniejsi, zaledwie 1 mm. Inne większe okazy mogą osiągnąć nawet 70 cm. Ten Hotekops fernandini wydaje się dość kruchy w tym złożonym i prymitywnym środowisku. Jest jednak doskonale przystosowany do swojego środowiska. Jego oczy są obdarzone licznymi facetkami, które pozwalają mu widzieć 360 stopni. Imponujące, prawda? Ten fakultet niewątpliwie pozwoli mu ułatwić badania nad pożywieniem. Prawdopodobnie mógł przetrwać mimo masowego wymierania, które nastąpiło pod koniec permu, ostatniej fazy paleozoiku i w słonych wodach oceanu. Niestety, dla niego nie zapuszczał się do wód słodkich i dlatego nie przetrwał. Oto kolejny członek grupy stawonogów. Jest to Yohoya tenuis. Jest bardzo mała, między 7 a 23 mm, więc trudno ją dostrzec. Ale jeśli podejdziesz trochę bliżej, powinieneś być w stanie spotkać kilka. Były one dość liczne w tej części oceanu. Zajmowały piaszczyste i błotniste dno. To małe zwierzę ma pewne atuty, które rekompensują jego niewielkie rozmiary, a mianowicie tarczę czaszkową i 13 tergitów. Tergity są sklerytami, czyli płytkami polikrystalicznymi. Stwardniały one dzięki procesowi zwanemu sklerotyzacją. Tergity to sklerity, które znajdują się w określonym miejscu ciała zwierzęcia. Znajdziemy je na grzbiecie i obejmują jego odwłok. Nasz okaz Yohoya tenuis ma 13 tergitów. Pierwsze 10, jak widać, kończy się w formie punktu na bokach. Ostatnie 3 tworzą rurkę, która chroni tę część ciała. Jego ogon ma kształt łopatki. Do odżywiania używa małych wyrostków, które widać na poziomie czaszki. Wyglądają one jak małe wygięte nogi i jakieś palce na końcach. Dzięki temu mogę poradzić sobie z chwytaniem zdobyczy, żywiąc się jedynie martwymi zwierzętami. Oto teraz ostatni z grupy, Canada Spis. Nie jest on najmniej ważny, gdyż wydaje się być jednym z najstarszych skorupiaków. Jak widać, porusza się chodząc po dnie morza. Jest żywicielem dennym. Używa swoich wyrostków do mieszania mułu i znajdowania pożywienia. Przyjrzyjmy się kolejnej grupie. Archaeocyata. Archaeocyata to pierwsze metazoany budujące rafy. Rafa to łańcuch żywych organizmów, jak znane nam rafy koralowe.
Archaocjata nie są koralowcami, jednak nie należy ich mylić. Są to koralowcami, jednak nie należy ich mylić. Są to gąbki wapienne. Gąbka składa się z kielicha, rodzaj porowatego stożka zagnieżdżonego jeden w drugim, tworzącego ścianę wewnętrzną i zewnętrzną, a tym samym chroniącego żyjący wewnątrz organizm. Niektóre osobniki zajmują cały kielich, inne organizmy zajmują tylko jego górną część. W tej grupie występuje wiele gatunków. Gąbki te odżywiają się poprzez filtrację. Ich dietę stanowi zooplankton, fitoplankton i cząstki organiczne w zawiesinie. Kruche mogą przeżyć tylko w bardzo surowych warunkach. Nie tolerują żadnych zmian temperatury, zasolenia, zawartości soli i głębokości. To niewątpliwie doprowadziło ten gatunek do zguby. Jest to prawdopodobnie pierwszy superdrapieżnik naszej planety. Anomolocharis nie jest zbyt estetyczna i brakuje jej nieco uroku, ale żeby się wyżywić, lepiej być silnym, sprawnym, szybkim lub drobnym strategiem niż ślicznym. Ta dziwna krewetka ma około 1 metra długości. Anomolocharis ma parę dużych czarnych oczów, które pozwalają mu na interakcję z otoczeniem. Jego wzrok nie jest zbyt wyraźny i prawdopodobnie nie postrzega dobrze krajobrazu z daleka, ale jego oczy pozwalają mu na wypłaszanie ofiar. Jego paszcza jest prawdziwym narzędziem do cięcia. Wyposażony jest w ostre płytki kostne, dzięki którym miażdży swoje ofiary. Wróćmy na powierzchnię i pozwólmy temu Anomolocharis zająć się swoimi sprawami. Doskonale symbolizuje on ogromny skok ewolucyjny żywych organizmów od kambru. Opuśćmy erę kambryjską, by poznać zwierzęta wodne kolejnej ery. Ordowiku. Ordowik jest drugim z 6 systemów geologicznych, które składają się na paleozoik. Rozróżnienie warstw geologicznych pozwala na lepsze zrozumienie i docenienie środowiska, w którym się znajdujemy. Do 1800 roku kambr poprzedzał sylur. Następnie w 1879 roku Charles Lapworth zrozumiał, że pomiędzy nimi leżała inna faza. Globalny ocean i lądy ochłodziły się. Pojawiły się ogromne zbiorniki ropy i gazu. Nastąpiła też nowa eksplozja podwodnej bioróżnorodności. Dlatego też konieczne było odróżnienie jej od dwóch pozostałych. Na geologicznej skali czasu Ordowik mieści się w przedziale od -485 do -443 milionów lat. Nastąpi wtedy zderzenie Baltika i Laurentia. Pod koniec tego roku Gondwana była blisko bieguna i w dużej mierze pokryta lodowcami. W tym momencie historii naszych oceanów poziom mórz był wyższy niż w kambrze, a temperatury nieco wzrosły, osiągając 30 stopni Celsjusza na powierzchni globu. Liczba rodzajów i rodzin istot żywych potroiła się lub nawet czterokrotnie zwiększyła w porównaniu z poprzednią erą. Tym, co również wyznacza nadejście Ordowiku, jest pojawienie się Lapetognathus fluctivagus. Należy on do wymarłej już rodziny konodontów. Gatunek ten ostatecznie przypomina znany nam dziś gatunek węgorza. To, co pozwala go odróżnić, to jego głowa i zęby. Przez długi czas jedynymi znalezionymi skamieniałościami były jego zęby. Od tego momentu trudno było sobie wyobrazić resztę jego ciała z prostej szczęki. Od tego czasu mamy pewne elementy, które pozwoliły nam określić miękką część, a tym samym oszacować, że jest on podobny do rodzaju węgorza. Chociaż gatunek ten posiada zęby, naukowcy uważają, że służył on głównie jako filtr do odżywiania się planktonem. Po zbadaniu ciała mało prawdopodobne jest, aby zwierzę zostało sklasyfikowane jako drapieżnik. Inne grupy, które pojawiły się już w kambrze, ale były wciąż nieliczne, rozwinęły się w Ordowiku. Tak jak w przypadku artykułowanych brachiopodów, cephalopodów, krinoidów, ostrakodów, bryozoa, graptolitów,
konodontów, jak widzieliśmy wcześniej, i oczywiście korali. W tym samym czasie pojawiają się pierwsze ektoprokty. Są one tym, co nazywamy zwierzętami mchu. Są one bezogonowe i żyją w sposób stały, na przykład na elemencie skalnym. Ciało ektoprokta gromadzi bardzo dużą liczbę małych zwierząt, zwanych zooidami. Taki organizm nazywany jest kolonią. Każdy zooid żyje w małej loży wykonanej z wapienia. To właśnie te loże, połączone ze sobą, tworzą szkielet kolonii. Kolonie mogą przybierać różne formy, podobne do korali, do mchu, a nawet do koronki. Koralowce były do tej pory izolowane. W przyszłości zaczną się rozwijać szerzej. Tutaj można zobaczyć pierwsze rafy koralowe w oceanie. Jak można sobie wyobrazić, te rafy są domem dla życia. W pobliżu tych prymitywnych korali można znaleźć pierwsze małże. Jeśli rodzina małży istniała już w Kambrze, to w dużej mierze ewoluowała i rozwijała się w Ordowiku. Muszla małży zbudowana jest z węglanu wapnia i zawiera dwie części, na ogół podobne, odpowiedniki muszli, które nazywane są zastawkami. Są one połączone wzdłuż jednej z krawędzi elastycznym więzadłem. Silnemu wzrostowi różnorodności gatunków małży towarzyszy pojawienie się dysodontów, heterodontów i taksodontów. Wśród małży możemy rozpoznać Raphines quina, w półkolu lub bardziej wydłużone Modiolopsis. Rozwijają się inne mięczaki, takie jak ślimaki. Ta klasa mięczaków charakteryzuje się skrętnością ich masy trzewiowej. Mają one bardzo dużą różnorodność form, ale można je rozpoznać ogólnie po charakterystycznej, skręconej, jednowalcowatej muszli grzbietowej, gdy jest obecna. Mają stopę i wyraźną głowę. Ich stopa jest spłaszczona w szerokiej podeszwie brzusznej, co czyni je doskonałymi pływakami. Ich głowa to obejmuje oczy i radula. Oto Strepsodiscus, a nieco dalej Cippevera, oba wodne ślimaki. Chciałbym teraz przedstawić wam kolejne zwierzę z muszlą, ale to jest znacznie większe i znane ze swojej myśliwskiej sprawności. Ortokeras osiągały nieproporcjonalne rozmiary. Oto jeden z największych ortokerów swojej kategorii, Ortokeras gigant. Dobrze nosi swoją nazwę. Jeśli część mieszkalna głowonoga mogła osiągnąć 2 metry długości, to muszla miała około 10 metrów. Ten Ortokeras jest dość imponujący. Był on groźnym drapieżnikiem i szybko wzniósł się na szczyt łańcucha pokarmowego. Można go porównywać do ośmiornicy lub gigantycznej kałamarnicy. Do polowania używał swoich macek, aby schwytać ofiarę. Następnie pożerał ją swoim dziobem. Żyjąc w głębokiej wodzie, zwierzę to miało bardzo słaby wzrok. Ale jak u większości istot żywych w tym przypadku, inne zmysły rekompensują to upośledzenie. W jego przypadku jest to zmysł węchu. Z daleka wyczuwa on swoje przyszłe ofiary, które stają się jego daniem dnia. Do tej pory nie widzieliśmy zbyt wielu kręgowców. Nawet jeśli mięczaki są bardzo obecne, kręgowce stają się coraz ważniejsze w oceanie. Oto jeden z nich, ryba z rodzaju Agnates. Oznacza to, że nie posiada ona szczęk, ale nie ma za to problemów z odżywianiem. Pysk, Sacambaspis, Janvieri, był wyłożony prawie 60 rzędami małych kostnych płytek gębowych, które prawdopodobnie były ruchome, aby zapewnić skuteczne ssanie poprzez rozszerzanie i kurczenie się jamy ustnej i gardła. Wyglądem przypomina nieco kijankę z jej dużą głową, płaskim ciałem i merdającym ogonem. Duża kijanka o długości 25 cm. Dopiero zaczęliśmy tę podróż, a już wydarzenia komplikują się na lądzie i na morzu. Pod koniec tego okresu planeta doświadcza pierwszego masowego wymierania i drugiego co do wielkości w historii.
zniknie od 60 do 80% gatunków morskich. Przyczyna: drastyczny spadek atmosferycznego CO2 prowadzący do globalnego ochłodzenia. Rzeczywiście, jednym z czynników zapobiegających epokom lodowcowym w tej epoce jest wysokie stężenie CO2 w atmosferze, które w tym czasie było od 8 do 20 razy wyższe od poziomu sprzed epoki przemysłowej. Trudno ustalić dokładną przyczynę, ale jedną z wiarygodnych hipotez jest to, że rośliny nienaczyniowe zasiedliły i rozwinęły się na lądzie w późnym ordowiku. Ta poważna modyfikacja biosfery mogła przyspieszyć proces zmiany krzemianów na kontynentach. Proces ten poprzez wydzielanie bardzo dużych ilości dwutlenku węgla doprowadziłby do obniżenia temperatury i powstania polarnych czap lodowych. Konsekwencje trwają nadal, gdyż pokrywy lodowe zwiększają albedo Ziemi, odbijając więcej promieni słonecznych, co pogłębia spadek temperatury. Inna teoria mówi o tym, że duża kontynentalna aktywność wulkaniczna spowodowała wypływy bazaltów w prowincji ignejskiej Katien. To przechylenie znajduje się na przejściu między okresem, w którym masy kontynentalne były bardzo rozproszone i w którym panował ciepły klimat, a zimnym okresem, który rozpoczyna się w czasie Katienu i będzie miał kulminację w zlodowaceniu hirnantyjskim spowodowanym migracją superkontynentu Protogondwany na biegun południowy. Ta działalność wulkaniczna uwolniłaby do atmosfery duże ilości CO2 i zastąpiłaby skały granitowe równinami bazaltowymi. Problem? Skały bazaltowe erodują znacznie szybciej niż granitowe, co oznacza, że magazynują znacznie więcej atmosferycznego CO2. Wkrótce poziom atmosferycznego CO2 obniżył się, spadając poniżej poziomu sprzed aktywności wulkanicznej. Zlodowacenie to spowodowało jednak obniżenie poziomu morza o kilkaset metrów. Średnie globalne temperatury na powierzchni Ziemi spadły z 30 stopni Celsjusza do 10 stopni Celsjusza. Stworzenia, które zamieszkały w głębinach oceanu, były więc świadkami ochłodzenia i skurczenia się ich siedliska i znalazły się bez wyjścia. Tempo wymierania rodzin zwierząt morskich w górnym lordowiku w ciągu około 20 milionów lat jest najwyższe w historii Ziemi. Wynosiło około 20 rodzin na milion lat. Zlodowacenie trwało od 1 do 35 milionów lat. Osobom, które przeżyły, trudno było się zregenerować w tych nieprzyjaznych chemicznie wodach. Gdy poziom morza zaczął się ponownie podnosić, poziom rozpuszczonego w wodzie tlenu zmniejszył się, co zwiększyłoby wchłanianie toksycznych metali w oceanach. Ta anoksja zabiłaby wiele osób, które przeżyły pierwszą falę wymierania. Po tym wymieraniu następuje nowa faza geologiczna – Sylur. Przez miliony lat CO2 jest stopniowo wyprowadzany do atmosfery ziemskiej, co powoduje ocieplenie planety i zakończenie epoki lodowcowej. Po tym masowym wymieraniu życie w oceanie znów się rozmnaża, mnoży się i różnicuje. Można podziwiać rafy koralowe, szczególnie przy wybrzeżach oceanu Pantarasa oraz te z Paleotetys na płytkich dnach morskich. Klimat jest łagodny, 20 stopni na termometrze. W morzu szczęśliwie żyją koralowce, zwłaszcza rafy i tabulate. Pierwszy z nich ma szkielet wapienny, element skalny. Był samotny i staje się coraz bardziej kolonialny, stąd konstytuowanie się raf. W przypadku drugiej jej egzoszkielet, czyli zewnętrzny szkielet, wykonany jest z kalcytu. Czy zauważyliście rybę, która właśnie oderwała się od nas, przemieszczając się za koralowcami? Jest to Pharyngolepis oblongus. Należy ona do rodziny anapsydów. Mierzy około 25 cm. Jeśli posiada płetwy odbytowe i ogonowe, to nie ma płetw piersiowych, lecz kostne kolce. Jest to niewątpliwie sposób ochrony przed drapieżnikami dla tej ryby, która w funduszach morskich żeruje na ziemi. Nieco dalej będzie można zobaczyć inny rodzaj ryb, które również zasiedlały tę część oceanów. Te bezszczękowe ryby
należą do gatunków, które żyją w słonej wodzie, ale także w słodkiej wodzie rzek. Czy zauważyliście tarczę czaszkową tego Atella aspis tessellata? Pomimo swojego iglastego kształtu na sporej części ciała, jest to rzeczywiście ryba. Posiada dwie płetwy, które umożliwiają jej poruszanie się w wodzie. Znajdujemy również inne ryby tego samego typu, jak Cephal aspis, który docenia ujścia rzek. Należy do grupy Detritivores. Nie będąc na szczycie łańcucha pokarmowego, chroni się przed drapieżnikami dzięki swojej tarczy czaszkowej. Ale nie było to jej jedyne zastosowanie. Rzeczywiście, jego tarcza miała płytki czuciowe wzdłuż krawędzi w środku, które służyły do wykrywania obecności robaków i innych organizmów grzebiących w błocie. Ale to w tym okresie nie były to tylko ryby pozbawione szczęk. Wręcz przeciwnie. Jedną z ciekawostek syluru jest pojawienie się szczęk u ryb kręgowych, pierwszymi, u których ta słynna szczęka zaczyna się od drugiego łuku gałęziowego, są akantody z kolczastymi płetwami i platodermy, których przednia część ciała zamknięta jest w kostnym pancerzu. Niektóre z tych ryb miały kostny szkielet, inne raczej chrzęstny. W tej gałęzi są one liczne i bardzo zróżnicowane. Można tu zobaczyć Hyracanthus murchisoni. My jednak skupimy naszą uwagę na tym Climatiusie. Jest to rekin kolczasty, raczej dobry pływak, był też świetnym łowcą. Żywi się głównie innymi rybami, ale nie robi delikatnej paszczy przed skorupiakiem. To, co jest u niego dość zaskakujące, to właśnie jego szczęki. Dolna szczęka wyposażona jest w wiele ostrych zębów. Przy najmniejszych oznakach zużycia zęby wypadają, by zrobić miejsce dla nowego, doskonale zaostrzonego zęba. Górna szczęka nie posiada w ogóle zębów. Kolejna kategoria stworzeń wyznacza sylur. Są to Eurypterydy. Istniały już w ordowiku, ale sylur to ich najwspanialsza godzina. To właśnie w tym okresie są one najliczniejsze, a przede wszystkim najbardziej zróżnicowane. Oto jeden z nich, Acutiramus. Ten piękny okaz mierzy już 2,5 metra. Jest to największy znany dotychczas stawonóg. Oprócz tego, że posiadał dość niezwykłe wymiary, miał szybką i sprawną technikę pływania. Jego ostatnia para odnóży stanowiła prawdziwe wiosła, podczas gdy jego odwłok falował, dzięki czemu nabierał prędkości i mobilności. Jeśli chodzi o odżywianie, to również posiadał pewne atuty, które pozwalały mu przetrwać w morzu. Jego Helicerae, małe wyrostki znajdujące się na czaszce w kształcie haka lub pazura w zależności od gatunku, są schowane pod głową, gdy jest w stanie spoczynku. Jednak w przypadku głodu wysuwa je na swoją ofiarę. Te dwa głowonogi niewątpliwie powinny być ostrożne. Pragmoceras eurystoma i Pragmoceras dubium mają ładną muszlę zakrzywioną w kształcie czapki frygijskiej. Na nic jednak zda się ona w starciu z potworem, który grasuje w tych wodach. Pancerne ryby zrobiły swoje wielkie wejście. Ryby te mają gruby, kostny pancerz na głowie i tułowiu. Płyty tego pancerza pozwalają im chronić swoje ważne organy, takie jak oczy, mózg, serce i tym podobne, przed atakiem drapieżników, a może czasem nawet kolegów, ryb. Ryby te nie były zbyt trudne. Odwiedzały zarówno rafy, delty, jak i otwarte morze. Ich dieta była równie zróżnicowana. Jedne pasły się glonami, inne miażdżyły mięczaki. Jeszcze inne były mięsożerne. Entelo, Gnatus, Primordialis to jeden z pierwszych placodermów. Jego głowa i ciało były pokryte grubymi płytkami, podczas gdy ogon nosił łuski. Miał szczęki, ale nie miał zębów, a jego małe oczy były pochowane w dużych, głębokich gniazdach. Każda nowa faza geologiczna ma swój kamień milowy i nowe oblicze Ziemi.
Tym razem jest to pojawienie się gór w dwóch różnych miejscach. Pierwsza, orogenia, zjawisko powstawania gór, ma miejsce na oceanie Iapetus po zderzeniu dwóch kontynentów, Laurencji i Avalonii. Druga obejmuje również Laurencję i Armorykę. Zamykają się dwa oceany, Iapetus i Iraik. Gdzie indziej są to osunięcia płyt oceanicznych pod sąsiednimi płytami, do których dochodzi. Kilka reakcji fizycznych następuje jedna po drugiej, sprawiając, że świat ewoluuje. Temperatura znacznie wzrosła i zbliża się do 30 stopni Celsjusza na Ziemi. Trzeba powiedzieć, że mając głowy pod wodą, nie widzieliśmy, jak bardzo zmieniły się rzeczy na powierzchni kontynentów. Roślinność bardzo się rozrosła i działa fotosynteza, więc poziom dwutlenku węgla spada. Roślinność jest na razie niewielka, ale w okresie dewońskim znajdujemy początki lasu. Stromatopory, korale tabularne i korale Tetra coralliar nadal budują rafy, rosną, różnicują się, organizują się i dzięki temu mogą przyjąć i dać schronienie nowym gatunkom. Brachiopody i inne okazy muszli wciąż ewoluują w dewońskich wodach. Mnożą się ryby pancerne. Możemy tu zobaczyć Botryolepisa, a nieco dalej Dunkleo steusa. Podejdźmy najpierw do Botryolepisa. Ten wydaje się być Botryolepis canadensis, a dokładnie Botryolepis canadensis. Jest to niewielkie zwierzę, bentosowe. Innymi słowy, wędruje po dnie morza. Preferuje słodką wodę i jest częścią detritivores. Te małe morskie zwierzę żywi się szczątkami zwierzęcymi, roślinnymi i grzybowymi, czyli krótko mówiąc, każdym elementem organicznym w stanie rozkładu. Ogólnie mierzy około 30 cm, ale u największych gatunków, Botryolepis maxima, może osiągnąć 100 cm. Przyjrzyjmy się bliżej Dunkleo steusowi, który należy do rodzin Placoderm. Dunkleo steus był rybą pancerną. Ryby pancerne, jeśli pojawiły się w Silurze, królują w Dewonie, stały się królami oceanów i rzuciły wyzwanie olbrzymim eurypteroidom, które do tego czasu były najgroźniejszymi drapieżnikami. Jedną z najdłuższych i najbardziej foremnych z tych pancernych ryb jest Dunkleo steus. Ta chrzęstno-szkieletowa ryba jest jedną z pierwszych z rodzaju Chondrichthyes. Ma sparowane płetwy, sparowane nozdrza, łuski i szeregowe komorowe serce. Widać płetwy, idą one parami po każdej stronie jej ciała. Ma ono dość duże oczy i małe, ale ostre, zęby. Żywi się rybami i może żyć w grupie. Ten egzemplarz musi być Cladocephalae elegans. Mimo swoich rozmiarów od 60 do 180 cm jest ulubioną zdobyczą mastodonta mórz, czyli Dunkleo steusa. Ryby z promienistymi płetwami nadal zamieszkują oceany, jak ten Actinopterygianin, Hierolepis. Inne, jak ryby z mięsistymi płetwami, przeszły niezwykłą ewolucję. To płucodyszne. Są to ryby płucodyszne. Oprócz oddychania skrzelowego, ryby te posiadają płuca. Ten rodzaj ryb zna bardzo różne morfologie. Oto Lepidosiren paradoxa, dość długa, posiada płetwę środkową, która otacza tylną część ciała. Posiada również płetwy piersiowe i miednicze, ale wyglądają one bardziej jak nitkowate wyrostki. Oto inny, congener z tej samej rodziny, Neoceratodus forsteri. Jest on znacznie bardziej krępy, ale rzeczywiście należy do tej samej rodziny. Inną cechą charakterystyczną tej ryby jest jej zdolność do oddychania na otwartym powietrzu z taką samą łatwością jak przy schodzeniu na głębokość 30 metrów
pod wodę. Jest ona w stanie na przykład czołgać się w błocie lub w przypadku niektórych gatunków płucodysznych tworzyć nory w błocie, tworzyć kokon, wydzielając śluz, który wydaje się być przyswojony jako żywa tkanka o właściwościach antybakteryjnych. Wszystkie te niezwykłe zdolności niewątpliwie pomogły mu przetrwać mimo zmian klimatycznych i fizycznych, jakim podlegała planeta w ciągu kolejnych milionów lat. Bizgu pauzy. Na geologicznej skali czasu znajdujemy się obecnie w przedziale od 359 do 299 milionów lat. To właśnie w okresie karbonu rozpoczyna się formowanie Pangei. Prawie wszystkie kontynenty zostają zespolone w jedną masę kontynentalną. Kolejnym elementem, o którym należy pamiętać w tej fazie geologicznej, jest ważna transgresja ciepłych wód paleotysu na platformy kontynentalne. Pozwala ona na rozwój wielu raf koralowych. Erozja również przynosi wiele zmian. Sprzyja powstawaniu gór, ale także roślinności. W związku z tym ilość CO2 w dużej mierze się zmniejszy i jednocześnie obniży temperaturę planety, która obecnie wynosi około 15 stopni Celsjusza. Jeśli rodzina stawonogów, takich jak trylobit, który odkryliśmy w Kambrze, traci impet i zbliża się do końca, to inne morskie okazy nadal ewoluują. Ze względu na konstytuowanie się raf koralowych, populacja pewnych grup zwierząt morskich rozmnaża się. Na przykład ramienionogi, szkarłupnie i mięczaki zamieszkują te ciepłe wody. Oto członek rodziny ramienionogów, Productus subaculeatus. Jego muszla jest bardzo mała, tylko między 12 a 24 mm. Chodzi niedaleko tego, co z daleka wygląda jak roślina, ale która nie do końca nią jest. Krinoidy mają morfologię, która przypomina roślinę. To właśnie temu podobieństwu zawdzięczają swoją nazwę. Krinoid oznacza lilię morską. Łodyga może być mniej lub bardziej długa, a korzenie są umocowane w dnie morskim. Na drugim końcu możemy zauważyć koronę. Składa się ona z różnych rozgałęzionych ramion krinoida. Stanowi ona prawdziwe schronienie dla wielu zwierząt morskich, takich jak na przykład ślimaki. Jeśli jego ramiona tworzą schronienie, to pozwalają mu również na odżywianie się planktonem poprzez filtrację. Trzon stanowi szkielet wapienny. Ten okaz, jak można się domyślić, należy do rodziny rekinów. Najbardziej imponującą rzeczą w tej rybie jest bez wątpienia jej szczęka. Przyjrzyj się uważnie. Zauważycie, że jej dolna szczęka ma kształt piły tarczowej. Nie wróży to dobrze innym małym kręgowcom, które staną na jej drodze. Inną, dość dziwnie ukształtowaną rodziną rekinów jest rodzina Steta Cantus. Oto jeden z nich. Steta Cantus altonesis. Jego płetwa grzbietowa wygląda jak rodzaj kowadła. Czy miało to na celu przestraszenie jego potencjalnych drapieżników? Czy też uroczy atut na okres rozrodu? Trudno powiedzieć. Ten okaz jest jedną z pierwszych ryb chrzęstno-szkieletowych, które pływały w oceanie. Dzieli ten mały wyczyn z Glacodeselache i Gladbachus. Bardzo ceni sobie małe ryby, ale także prymitywne płazy, które udało mu się upolować bez większych trudności. Dochodzimy teraz do ostatniej fazy geologicznej, paleozoiku, czyli permu. Okres ten trwa od 299 do 251 milionów lat. Pangea jest zakończona. Temperatury oscylują między 15 a 18 stopni Celsjusza. Tlen zawarty w atmosferze nadal wzrastał, bez wątpienia dzięki roślinności kontynentu, która kontynuuje swój podbój najmniejszego kilometra kwadratowego na powierzchni. Rafy są prawdziwą morską wylęgarnią. Są niezbędne do przetrwania wielu gatunków. Koralowce oczywiście pomagają w ich rozwoju, ale daleko im do jedynych. W tej strefie międzyzwrotnikowej można zobaczyć wielką żółtą gąbkę. Nie,
to nie jest kamień, ale gigantyczna gąbka. To ma prawdopodobnie około 2 metrów wysokości. Żyje tu wiele filtratów. Możemy zobaczyć ramienie nogi, ale także mięczaki. Ten, który widzicie tutaj, to Coopero keras texanum. Jak widać, ten gatunek rozwinął kolce wzdłuż całej swojej muszli. Zapewnia to skuteczną obronę przed niektórymi drapieżnikami. Te ryby o chrzęstnych szkieletach istnieją już od kilku milionów lat i nadal rozwijają się w permie. Mają mięśnie przystosowane do pływania, coraz bardziej rozwinięte narządy zmysłów i potężną szczękę. Hybodus jest bardzo podobny do znanego nam dziś rekina. Mógł osiągnąć 2 metry długości. Wybitny drapieżnik. Jego morfologia pozwala mu polować na wiele rodzajów ofiar. Kształt jego zębów pozwala sądzić, że żywił się on równie dobrze rybami, jak i innymi zwierzętami morskimi. Oto inny okaz tej samej rodziny. Pomimo swojego wyglądu, Orthancanthus jest rzeczywiście prymitywnym rekinem. Ma dość długie i smukłe ciało, ale ma też ostre zęby. W przeciwieństwie do poprzednich, są to ryby o kostnym szkielecie. Kolejna specyfika tej rodziny ryb kręgowych to płetwa promienista, czyli ze sztywną częścią kostną. Poniżej przedstawiam Ae duella Blainvillei. Mierzy od 5 do 20 cm dla dorosłych osobników. Jej płetwa grzbietowa znajduje się w ciągłości płetwy odbytowej. Posiada również płetwy brzuszne, ale są one raczej małe i cienkie. Był to niewątpliwie dobry pływak. Ta umiejętność była z pewnością niezbędną techniką przetrwania, aby uciec przed swoimi licznymi drapieżnikami, takimi jak Actinodon, płaz Temno, Spondyli, czy rekiny jak Explauracanthus. O tej rodzinie do tej pory nic nie wspominaliśmy. Pojawiły się w karbonie, ale rozwinęła się głównie w permie i triasie. Niektóre z nich mierzą zaledwie kilka centymetrów, podczas gdy inne mają około 10 metrów długości. Jak widać, kategoria ta jest bardzo zróżnicowana. Jakkolwiek niewiarygodne może się to wydawać, w tej klasie znajduje się rodzina Temnospondylii. Są one mięsożerne i zrobiły sobie miejsce zarówno na lądzie, jak i w morzu i słodkiej wodzie. Oto jeden z nich, Eriops Mega Kepalus. Jest dość imponujący, prawda? Zwykle między 1,5 a 2 metra. Może mierzyć do 3 metrów i ważyć ponad 200 kg. Jest to ogromna paszcza. Nie pozwala zgadnąć, co jest w środku. Ale jeśli podejdziesz trochę bliżej i otworzysz jego szczękę, zobaczysz, że ma wiele zakrzywionych zębów. Niewiarygodne jak na płaza, prawda? Mają one również szkliwo splisowanym wzorem. Nawet jego podniebienie jest bogato wyposażone. Są tam 3 pary kół zakrzywionych do tyłu. To prawdziwa pułapka na nawet śliską zdobycz. Żadne ze spotkanych przez nas zwierząt wodnych zdawało się nie zauważyć drastycznych zmian, jakie zachodzą i poważnych konsekwencji, jakie wkrótce je czekają. Zjednoczenie wszystkich kontynentów w jeden blok powoduje uogólnione obniżenie poziomu morza. Powstanie Pangei prowadzi więc do zmniejszenia powierzchni mórz, które były w dużej mierze zaludnione. Poziom morza obniżył się o 250 metrów. Morza są wtedy płytkie. Woda zastała ciepła, słabo natleniona, a więc niesprzyjająca życiu zwierząt. Ciepłe prądy wokół bieguna południowego i wzrost zawartości CO2 w atmosferze pozwoliły na roztopienie czapy polarnej, która do tej pory przykrywała biegun. Te zmiany prowadzą do kolejnych. Nie ma już czap lodowych lub jest ich zbyt mało, aby odbijać energię słoneczną z powrotem w kosmos. Intensywne erupcje wulkanów następują jedna po drugiej i wzbogacają atmosferę w CO2. Trwa globalne ocieplenie. Gaz cieplarniany połączył się z CO2, aby jeszcze bardziej zwiększyć intensywność tego ocieplenia. Wzrost temperatury oceanów zdestabilizował złoża metanu zgromadzone na dnie oceanu. Na Syberii mają miejsce ogromne erupcje bazaltu, wypluwające do atmosfery coraz więcej CO2. Trwa największy kryzys biologiczny wszechczasów. Nic już nie jest w stanie go powstrzymać.
znacznie mniej znane niż zniknięcie dinozaurów. Kryzys permsko-triasowy jest jednak najbardziej zabójczy. Wymieranie permsko-triasowe jest jednym z najbardziej zabójczych, a może nawet najgroźniejszych, jakie kiedykolwiek spotkało świat. 90% gatunków morskich, 75% kręgowców, prawie wszystkie prymitywne płazy zostaną zmiecione z powierzchni Ziemi. Po tym kryzysie natura bierze swoje prawa, życie bierze swój bieg. Nic nie jest proste, potrzeba czasu, ale natura jest niesamowita. Obecnie wchodzimy w mezozoik. Znajduje się on pomiędzy 250 a 66 milionów lat temu. Jeśli początek paleozoiku wyznacza punkt zwrotny dla organizmów żywych, dzięki pojawieniu się specyficznych komórek, to mezozoik był świadkiem pojawienia się nowych gatunków, takich jak ssaki, ptaki, oczywiście dinozaury i okrytozalążkowe. Te ostatnie to rośliny, które mogą tworzyć kwiaty i owoce. Zjawisko to ma ogromny wpływ na ekosystem lądowy. Podzielony na trzy okresy: triasowy, jurajski i kredowy. Mezozoik rozpoczął się na jednym kontynencie, Pangei. Następnie w miarę upływu okresów lądy miały się rozbijać i rozpadać, dryfować oraz tworzyć znany nam dziś geograficzny świat. W okresie triasowym wszystkie kontynenty były zjednoczone w jeden ląd, zwany Pangeą, ale pomału dwie grupy oddzieliły się, dając początek Laurazji i Gondwanie. Klimat staje się bardziej zmienny, są obszary tropikalne, inne, bardziej umiarkowane oraz suche i jałowe. Wydaje się, że są też bardziej wyraźne lata i zimy. Fauna i flora przystosowała się do tych nowych warunków. U podstawy łańcucha pokarmowego znajdują się gąbki, polipy i krynoidy. Owady również będą coraz liczniejsze, zwłaszcza w jurze. Zwierzęta te pozwalają przetrwać innym, zwłaszcza rybom. Znajdujemy się tutaj w pierwszej fazie mezozoiku. Na geologicznej skali czasu trias mieści się między 250 a 201 milionów lat. Średnia temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza, ale może się zmieniać w zależności od regionów. Niektóre są pustynne, inne są pod wpływem monsunów. Obszary lodowe są bardzo słabo zaludnione. Obszary umiarkowane są już bardziej przyjazne do życia. Ale to właśnie przede wszystkim w strefach tropikalnych życie w oceanie jest najbardziej wylewne. Atmosfera składa się z 18% tlenu, ale zawiera bardzo mało CO2, tylko o 1,4% klimat był cieplejszy. Przez bardzo mało CO2, tylko 0,25% klimat był cieplejszy. Przez cały mezozoik na Ziemi nie występowało zlodowacenie. Ocean próbuje odtworzyć rafy, pierwsze podwodne siedliska dla dużej części gatunków wodnych. Korale tetrakoralowe zostały w dużej mierze wymazane, mało tego ich miejsce zajmują koralowce heksakoralowe. Tutaj widać glony wapienne wspierające koralowce w ciężkiej pracy nad budową rafy. Wkrótce życie będzie mogło znów rozkwitnąć. W triasie gatunki, które próbowały rozwijać się w permie, w końcu zdołały zrobić sobie miejsce w tym świecie. Amonity i jeżowce na przykład różnicują się i rozmnażają. Spójrzcie, tutaj widać Cryokeratites americi. To część amonitów. Nazywa się go amonitem zwiniętym. Pewnie rozumiecie dlaczego. Jego skorupa zwija się na siebie i tworzy skuteczną ochronę przed niektórymi drapieżnikami. Nieco dalej inny amonit, Keratites semiparititus, udaje się na poszukiwanie pożywienia. Mezozoik, często nazywany jest wiekiem gadów. W okresie triasowym gady będą konkurować z kręgowcami, zarówno na lądzie, jak i w morzu. Przyjmują władzę.
Ta grupa gadów wygląda trochę jak delfiny. Są to ichtiozaury. Znajduje się tu Californosaurus, a nieco dalej Utatsusaurus. Te morskie okazy miały od 1 do 10 metrów długości. Żywiły się wyłącznie rybami, jak widać te gatunki były żyworodne. Ta samica jest w trakcie wydawania swoich młodych. W kategorii drapieżników ichtiozaury musiały dzielić miejsce z Notosaurus. Ten gad jest półwodny. Jest to Notosaurus. Wygląda trochę jak jaszczurka. Przyjrzyj się dokładnie jego nogom. Są one wyposażone w pajęcze palce. Może więc bez problemu pływać, ale także poruszać się po lądzie. Ma długą szyję, długi pysk i bardzo drobne spiczaste zęby. Jego ogon służy jako śmigło do szybszego poruszania się w wodzie. Jego ulubionym pokarmem są ryby, ale czasami żywi się innymi zwierzętami morskimi, jeśli nie ma nic innego do jedzenia. Nawet jeśli jest przystosowany do pływania, składa jaja na suchym lądzie. Nie jest w pełni przystosowany do życia wodnego, choć w wodzie radzi sobie całkiem dobrze. Żyje na brzegu i w razie potrzeby część czasu spędza poza wodą. Poniżej prezentujemy Cariosaurus calcanii, który prezentuje nam się w pełnej krasie. W nim nie widzimy już żadnych palców u nóg. Zostały one zastąpione przez prawdziwe płetwy. Jak widać, jego szyja i ogon są bardzo długie. Jest on bardzo dobrym pływakiem, a także jest bardzo szybki w wodzie. Jest to cenny atut podczas polowań. Żyje w lagunach obok Notosaurus, ale także Pachypleurosauridae. Jest to jeden z największych morskich kręgowców Triasu. Te małe wodne jaszczurki żyły tylko w Triasie. Oto mały Keichosaurus. To wydłużone zwierzę mogło mierzyć do 1 metra długości. Jego kończyny mają kształt wiosła. Pozwalają mu one poruszać się w wodzie z niepokojącą łatwością. Biorąc pod uwagę jego rozmiary i wagę, w rodzinie Pachypleurosaurów znajdziemy także Anarosaurus i Dactylosaurus. Są one pierwszymi z tej rodziny, które żyły w Europie. W tych samych rejonach żył Serpianosaurus. Teraz będziemy musieli opuścić ten mały świat, by odkryć Jurę. Jura następuje bezpośrednio po Triasie. Okres ten jest bardzo korzystny dla gatunków morskich. Rozpoczyna się transgresja, która wdziera się na dużą część kontynentów. Musimy najpierw obserwować florę, aby zauważyć i zrozumieć zmiany, które zaszły. Radiolarie, takie jak Ellipsoxippus czy Saturnalis, to jednokomórkowe zwierzęta planktoniczne o średnicy kilkuset mikrometrów. Dostarczają one krzemionki niezbędnej dla rozmnażających się zielonych alg. Radiolaria pojawiły się częściowo dzięki podwodnym erupcjom wulkanicznym. Te małe i złożone organizmy są tak samo użyteczne, jak i piękne. Spójrzcie na tę Sagenoscena stellata. Kiedy miękkie części umierają, to właśnie to można znaleźć jako strukturę pod morzem. To jest jej szkielet. Formacja gwiazd jest wspaniała. Te małe organizmy radiolarowe obfitowały w jurze. Najbardziej prawdopodobnym powodem tej obfitości był upwelling głębokich zimnych wód, bogate w składniki odżywcze, przynosząc z powrotem na powierzchnię oceanu wiele składników odżywczych. Radiolaria to także gatunki symbiotyczne, glony jednokomórkowe lub dinoflagellaty żyją w harmonii z tymi krzemionkowymi morskimi roślinami. W środku tych glonów żyje Hyldocheras bifrons. Ten mały drapieżnik łapie swoje ofiary za pomocą macek. Na razie nie wygląda na to, aby polował. Z pewnością niedawno zjadł kolację. Pozostawia nam to cały wolny czas na nieco dokładniejszą obserwację. Jego muszle jest spłaszczonej spirali. Można zauważyć, że jest bardzo żebrowana i cała w reliefie. Wewnątrz znajdują się komory. Są one wypełnione powietrzem i umożliwiają pływalność naszego Hyldocheras bifrons. Ten okaz to prawdopodobnie samica. Samice są większe od samców. Mierzą od 95 do 175 mm, podczas gdy samce nie przekraczają 40 mm.
Oto Steno pterygius. Należy on do rodziny ichtiozaurów, które już poznaliśmy. Jego wygląd i zachowanie są bardzo podobne do delfinów. Pływa przez większość czasu w głębokiej wodzie, poluje i żywi się rybami, ale także głowonogami, mięczakami wyposażonymi w macki. Komórki właściwie w dużej mierze rozwinęły się i udoskonaliły od czasów kambru. Nasz Steno pterygius ma skórę złożoną z dwóch wyraźnych warstw, naskórka i skóry właściwej. Posiada również warstwę tłuszczu, która pozwala mu zachować wewnętrzną temperaturę ciała. Ale nie ociągajmy się zbyt długo. Jesteśmy umówieni z plezjozaurem, a on nie lubi czekać. Oto Elasmosaurus plateurus. Jest to członek rodziny plezjozaurów, tych morskich gadów z długą szyją. Ten musi mieć 7 lub 8 metrów długości, ale jako dorosły może z łatwością osiągnąć 10 lub 15 metrów. Wewnątrz jego szyi znajdują się ponad 32 kręgi szyjne. Można by pomyśleć, że ich beczkowate ciało, długa szyja i małe nogi nie pomogą zbytnio w oceanie. Jednak wbrew pozorom ten morski potwór jest całkiem zwinny i bardzo silny. Przede wszystkim jego nogi są jednocześnie płetwami. Dzięki nim może pływać trochę jak żółwie. Eksploruje oceany i nie ogranicza się do danego terytorium. Jest ruchliwy i ma bardzo potężną szczękę. Szybko stał się drapieżnikiem budzącym strach w czterech zakątkach globu. Niedaleko od niego grasuje inny członek rodziny plezjozaurów. Jest to Morturneria seymourensis. Nie przyjął on tej samej diety co inni członkowie jego rodziny. Jak widać, jego szczęka i zęby są zupełnie inne niż u Elasmosaurus plateurus. Ma długie, cienkie i w większości skierowane na zewnątrz zęby. Po kilku latach studiów i badań nad szkieletem jednego z nich wiemy już, że ten konkretny okaz plezjozaura żywi się w sposób wielorybów łuskowatych poprzez filtrację. Kiedy otwiera swój pysk, chwyta dużą ilość wody zawierającej kryl, czyli maleńkie krewetki, małe ryby lub małe muszle. Odrzuca wodę przez zęby i zachowuje swoje śniadanie. Dla małej anegdoty, plezjozaury być może nie wszystkie by wyginęły. Szkocka legenda o Loch Ness potwierdza, że jeden z nich, nazwany Nessie, nadal by tam żył. Mikroskopijne algi, które służą jako budulec morskiego łańcucha pokarmowego, rosną w oszałamiającym tempie. Nie widać ich gołym okiem, ale ta woda jest pełna coccolithoporida. Jest to jednokomórkowy zielony glon otoczony pancerzem lub wapienną próbą utworzoną z dysków. Glony te stanowiły główną część fitoplanktonu w okresie kredy i były podstawą ekosystemów morskich, korzystających z nich duże grupy bezkręgowców występujące jeszcze w kredzie. Mięczaki, takie jak amonity czy wzdręgi, gąbki, szkarłupnie, takie jak holotury, krynoidy czy gąbki oraz cnidaria, meduzy, koralowce, mnożą się i różnicują. Liczniejsze pozwalają z kolei przetrwać, rozmnażać się i rozwijać innym zwierzętom, zwłaszcza kręgowcom takim jak ryby, rekiny i gady morskie. Na szczycie łańcucha pokarmowego znajdują się gady. Ichtiozaury zmniejszają się na korzyść plezjozaurów i mozozaurów. Hydroterozaurus, którego widzisz łowiącego w środku tej szkoły ryb, to plezjozaur. Mierzy on 13 metrów. Jeśli jego mała głowa mierzy tylko 33 cm, to jego szyja liczy nie mniej niż 60 kręgów. Używa swoich kończyn jako wioseł. Może poruszać się w pionie, poziomie, a nawet skręcać dzięki nogom płetwą. Musi tylko przyspieszyć tempo, by śmignąć na ofiarę i ją schwytać. To zwierzę robi ogromne wrażenie. Spójrzcie na sposób, w jaki się porusza. Ale wróćmy trochę na powierzchnię. Widzisz tego gada? To Mosasaurus. Ma oko na tego Pteranodona. Tak jest zajęty obserwowaniem szkoły ryb i nie widzi, że jest na łasce gada. Łapie go w ułamku sekundy.
Ten mastodont to Tylosaurus, Mososaurus. Znajduje się on blisko warana i węża. U niego wszystko wydaje się być nieproporcjonalne. Ma morfologię przystosowaną do drapieżnictwa. Nawet jego ogon jest niesamowicie umięśniony. Wyposażony jest w dwie pary płetw i są one bardzo sprawne. Jest wybitnym pływakiem, wytrawny, szybki i silny. Kolejną cechą szczególną tylozaura jest to, że jego głowa jest długa, tak samo jak ciało. Jak widać, jego pysk jest zaznaczony. Trzeba powiedzieć, że te mozozaury znane są ze swojej dzikości. Mogły atakować inne drapieżniki lub walczyć z własnymi pobratymcami. Walki te były straszne. Żywiły się rybami, ale także ptakami morskimi, żółwiami morskimi, a nawet plezjozaurami. Z tym bogiem mórz opuścimy Kredę. Nasza podróż przez czas i ocean kończy się tutaj. Pod koniec Kredy w ziemię uderza gigantyczny meteoryt, który, zaciemniając atmosferę, powoduje załamanie się produkcji pierwotnej oceanów. Poszczególne zwierzęta łańcucha pokarmowego głodują. Głód zabija. Z biosfery zostają wymazane amonity, rudnice, nieowcze dinozaury i wiele innych. Nic już nie będzie takie samo. Ale to wszystko będziecie mieli być może okazję odkryć w kolejnej podróży.